budowę Królestwa Bożego. Siał, ciągle siał. Sala katechetyczna, kościół, kaplica, pole, las. Czy to audytorium zacne, czy skromne, on zawsze miał słowo. Słowo wiary, słowo miłości, słowo nadziei. I myślę, że właśnie takim go ciągle pamiętamy. Jako siewcę nadziei. Pamiętają to dobrze uczniowie z tamtego czasu, którzy przed wyborem drogi życiowej, rozgrywając różne osobiste sprawy, przeżywając osobiste, uczuciowe, rodzinne, koleżeńskie problemy, właśnie potrzebowali takiego słowa. Potrzebowali tego słowa ludzie, którzy czuli się nieraz zagrożeni, a było ich wielu. Czuli się zniewoleni. Potrzebowali słowa nadziei. I takim właśnie pozostaje ciągle w naszej pamięci ksiądz prałat Witold Andrzejewski. I za te słowa nadziei, które tak obficie starał się rzucać na glebę naszych serc, na glebę rodziny Kościoła diecezjalnego i nie tylko, chcemy wyrazić serdeczne podziękowanie Panu Bogu, Jemu, za wierną służbę dla tej diecezji i Kościoła, także dla wielu wymiarów życia społecznego, patriotycznego. Za to wszystko składam serdeczne podziękowanie. Niech mi wolno będzie również w tym miejscu wyrazić słowa podziękowania prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, panu Bronisławowi Komorowskiemu, za to odznaczenie, za uważanie, za te słowa, które usłyszeliśmy w katedrze gorzowskiej. Także doradcy prezydenta, panu Krzysztofowi Królowi, za obecność i to pośrednictwo. Bardzo serdecznie dziękuję parlamentarzyście Parlamentu Europejskiego, panu Markowi Jurkowi, za świadectwo, które złożył, i za obecność. Dziękuję parlamentarzystom, pani senator Helenie Chatce, parlamentarzystom naszego Sejmu, pani Elżbiecie Rafalskiej, panu Wojciechowi Ziemniakowi. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność, modlitwę wojewodzie lubuskiemu, pani Katarzynie Osos, panu Janowi Świrepu, wicewojewodzie. Dziękuję serdecznie za słowa, obecność i także wszechstronną pomoc prezydentowi miasta Gorzowa, panu Jackowi Wójcickiemu. I na ręce pana prezydenta składam podziękowania za pomoc wszystkich służb miasta, które się włączyły w przygotowanie i przebieg tej uroczystości. Dziękuję komendantowi głównemu Policji, panu generałowi Markowi Działoszyńskiemu, za obecność, za słowa. Słowa świadectwa, które jakże pięknie też scharakteryzowały naszego prałata. I na ręce pana komendanta głównego składam serdeczne podziękowania policjantom wszystkich służb, którzy przez lata byli współpracownikami i o których my jako księża, jako biskupi zawsze słyszeliśmy dobre słowo ze strony kapelana. Dziękuję komendantowi wojewódzkiemu Policji, panu generałowi Ryszardowi Wiśniewskiemu, komendantowi wojewódzkiemu Policji ze Szczecina, panu inspektorowi Jarosławowi Sawickiemu, za obecność i za to świadectwo. Dziękuję komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, starszemu brygadierowi Hubertowi Harasimowiczowi, a także wszystkim strażakom, delegacjom, którzy
nie tylko w tym czasie, ale przez lata także współpracowali i starali się być teraz bardzo blisko księdza prałata. Dziękuję wszystkim służbom mundurowym, służbom celnym, inspekcji transportu ruchu drogowego, służbie więziennej, tak licznie tutaj też reprezentowany. Dziękuję przewodniczącemu regionu Solidarności regionu Gorzowskiego, panu Jarosławowi Borgichowi, a także wszystkim członkom Solidarności. Dziękuję za to właśnie trwanie w tym etosie Solidarności, o który tak bardzo zabiegał również ksiądz prałat. Dziękuję delegacji Sejmiku Województwa Lubuskiego, wiceprzewodniczącym Sejmiku. Dziękuję wszystkim szczeblom, przedstawicielom delegacji, wszystkich szczebli samorządowych, które są tutaj reprezentowane właśnie w czasie tego pożegnania. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale przecież i najbliżsi współpracownicy z grona właśnie tych, którzy przez lata zwracali się do księdza prałata szefie, tak licznie obecni dzisiaj, za pomoc, za włączenie się w dzieło przygotowania. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Księdzu biskupowi diecezjalnemu, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, księdzu biskupowi Edwardowi Dańczakowi za przewodniczenie dzisiejszej liturgii w katedrze gorzowskiej, za obecność i to świadectwo tak wiele łączy, bo i lata seminaryjne, i lata wielu lat tych współpracy bardzo osobistych, zaangażowania w życie Kościoła, także w życie społeczne, patriotyczne. Za to przewodniczenie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję księdzu biskupowi Pawłowi Sosze za dzisiejsze słowo w czasie liturgii, za to nakreślenie charakterystyki duchowości również księdza prałata i za modlitwę. Księdzu biskupowi Adamowi Dyczkowskiemu bardzo serdecznie dziękuję za też obecność i modlitwę. Księdzu Infuatowi, wikariuszowi biskupiemu, wszystkim duchownym z naszej diecezji, ale nade wszystko z diecezji sąsiednich, którzy przybyli tutaj, aby uczestniczyć w tym pożegnaniu, przedstawicielom kapituł szczecińsko-kamieńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za to świadectwo. Ojcom Paulinom z definitorem generalnym, ojcom Benedyktom z Tyńca i Biskupowa, wszystkim siostrom zakonnym, wszystkim osobom konsekrowanym, szczególnie ojcom kapucynom za prowadzenie też modlitwy, za to świadectwo bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję kompanii reprezentacyjnej i orkiestrze policji, posztom sztandarowym, panie rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, przedstawicielom AWF-u,